Witajcie kochani. Jesteśmy tutaj jak co sobotę, żeby podzielić się z wami Ewangelią, prostym przesłaniem Boga do człowieka, że wszystko już jest załatwione. Nie wiem jak macie wy, ale ja mam bardzo duży sentyment do chleba. Szczególnie do takiego chleba, którego już nie ma w sklepach. Chleba, którego kupowałam u dziadków. Kiedy go wąchałam, kojarzył mi się z poczuciem bezpieczeństwa, z ciepłem rodzinnego domu, z zaopatrzeniem. I nie przez przypadek mówię o chlebie, ponieważ Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ten świat, bardzo często mówił o sobie, że On jest chlebem życia. Wiecie, szukamy bardzo często Boga w górze. A On powiedział, że On wstąpił na ten świat. On dotknął ziemi. I być może was to obraża, ale sam Bóg dotknął tej ziemi. Nie brzydził się dotknąć tej ziemi. Przyszedł na ten świat. Nie w jakiś enigmatyczny, tajemniczy sposób. On mówił, że chleb życia zstąpił z nieba. I wszyscy sobie wyobrażają, że on sobie zstąpił na jakiejś chmurce. On się tutaj urodził. Każdy, kto przeżył coś takiego jak poród, każda kobieta wie, że tam jest pot, łzy, że tam jest krew, płyną wody płodowe, jest generalnie zamieszanie i bałagan, zanim pojawi się życie. I on pojawił się na tej ziemi w normalny sposób, urodził się. Nie w środku świątyni, nie na pokojach, ale w jakiejś nędznej szopie. Chleb życia dotknął ziemi. Chleb życia dotknął ziemi. Po czym przeżył to życie i będąc w kwiecie wieku, 30 lat, to u Żydów był wiek, kiedy człowiek, mężczyzna mógł pojąć żonę. Był już dojrzały, był uznawany za dojrzałego. On wtedy dał się ochrzcić w Jordanie. Wstąpił duch na niego. Odezwał się głos z nieba. Oto jest syn mój umiłowany. I w mocy Ducha Świętego poszedł na pustynię. I kiedy długo już pościł, to była końcówka tych 40 dni, przyszedł do niego diabeł. I pierwsze, czym go skusił, to tym, żeby zamienił kamień w chleb. A Jezus wtedy powiedział kluczowe słowa. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie żyjesz tym, co tutaj kupujesz. Nie to jest źródłem twojego życia. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Kochani, po tym momencie, kiedy on wychodzi z pustyni, pokonawszy diabła, zaczyna 3 lata usługiwać ludziom. 3 lata. Ten chleb życia, nierozpoznany przez ludzi, bardzo często nierozpoznany przez ludzi, usługuje tym ludziom. 2-krotnie rozmnaża fizycznie chleb, a później mówi do ludzi, którzy za nim idą. Mówi, naprawdę ci mówię wam, że nie chodzicie za mną tylko dlatego, że widzieliście cuda. Chodzicie za mną, ponieważ dałem wam jeść, a nie o to chodzi, bo ja jestem chlebem życia. Ja jestem chlebem życia. Tak mówi Jezus do ludzi. Po prostu przekierowuje ich wzrok z tego, co oni myślą, że jest życie, na to, co tak naprawdę jest życie. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem Boga. Każdym słowem Boga. Słowo Boże to jest Jezus. I słuchajcie, 3 lata usługuje ludziom.
3 lata uzdrawia, 3 lata wskrzesza z martwych, 3 lata wygania demony, 3 lata rozmnaża pokarm. Ale co z tego? On ma misję. On ma misję. Ma misję, żeby oddać swoje życie za człowieka. Ten chleb życia, Jezus Chrystus, został zmasakrowany na krzyżu Golgoty. 2000 lat temu został rozerwany na strzępy. 2000 lat temu, kiedy był prowadzony na rzeź, na własny, tak naprawdę z własnej woli, on powiedział, że nikt mu nie odbiera życia. Nikt mu nie odbiera życia. Ale że on sam je daje. Dał się rozerwać na strzępy. Bóg, potężny Bóg, zstąpił na ziemię jako człowiek. W takim ciele jak ty masz. I dał się rozerwać. Dla ciebie. Być może niezręcznie się czujesz teraz z tym obrazem, ale chcę, żebyś patrzył na ten obraz i żebyś posłuchał słów, które setki lat wcześniej napisał prorok Izajasz o tej sytuacji, która się wydarzyła 2000 lat temu. Nie miał postawy ani urody, które by pociągnęły nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przy którym zakrywa się twarz, ma na procedurę, zgardzony nie? Tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my wniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starcy za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Izajasz pisze, że on tam nie był podobny do człowieka. Był tak skatowany. Chleb życia, którego ludzie nie rozpoznali. Chleb życia, który musiał najpierw umrzeć, żeby później zmartwychwstać i pociągnąć każdego człowieka do nieba. To jest oferta dla każdego człowieka. Ten obraz nie wygląda dobrze. Ten obraz nie wygląda dobrze. A jednak to jest prawdziwy chleb życia. Jeśli pochylisz się i weźmiesz. Jeśli pochylisz się i weźmiesz. Nie szukaj Boga tam. On przybliżył się na ziemię tutaj. I w momencie, kiedy zmartwychwstał, powiedział, że ześle nam Ducha Świętego. I ten Duch Święty jest tutaj dany. Ten Duch Święty jest na wyciągnięcie ręki. To, że chleb życia dotknął ziemi, oznacza, że Bóg jest Bogiem z bliska dzisiaj. Bóg jest bliskim Bogiem. Nie wiem, czy znacie taki wiersz Cypriana Kamila Norwida. W tym kraju podnosiło się kruszynę chleba, fizycznego chleba, z ziemi. Ale czy podniesiesz to słowo, które dzisiaj rzuciłam? Czy podniesiesz słowo życia
Bo pamiętaj, że Jezus powiedział w pierwszym starciu z diabłem, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem Boga. A ja co myślę? To, co wam dzisiaj głoszę, to jest słowo Boga. Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Ponieważ chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie łaknąć. A kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie pragnąć. Zaprawdę, zaprawdę, to jest bardzo ważne. Jeżeli Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę, to znaczy, że na pewno powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli ktoś będzie spożywać ten chleb, będzie żyć na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wiecie, religie, na przykład Kościół katolicki, zrobił z tego dzielenie się opłatkiem, że trzeba jeść opłatek, żeby przyjmować Jezusa. Ale pamiętajcie o słowach Jezusa, że chlebem nie jest chleb fizyczny, ale każde słowo Boga. A więc jeśli przyjmiecie tą prawdę, prostą prawdę Ewangelii, że On dał się rozszarpać po to, żebyście wy mogli przyjąć Jego ducha do swojego wnętrza, żebyście mogli w ogóle przyjąć Jego zbawienie, to będziecie żyć. To jest karmić się słowem. Karmić się słowem, tym słowem to przyjąć prawdę o tym, że Ewangelia jest prosta. Nie ma nic w ogóle. Tak naprawdę od tygodni przychodzimy tutaj i mówimy wam tak naprawdę to samo. Nie ma nic innego oprócz tego, że Jezus Chrystus na krzyżu rozprawił się z każdym twoim grzechem. Nie ma nic innego jak to, że każdy człowiek zgrzeszył, a więc jak Kościół mocny, a myślałem, że żołnierze Chrystusa. Nie ma nic innego, że ja jestem żołnierzem Chrystusa. Nie jesteś w stanie, ani nie musisz dodawać do tego, co zostało zrobione. Wystarczy to przyjąć. Wystarczy podnieść. Podnieść coś, co nie wygląda pięknie, świątobliwie. Ten chleb nie leży na złotej tacy. On przyszedł z nieba i dotknął tej ziemi i jest blisko ciebie. Blisko ciebie jest Bóg. Blisko twojego serca. Jeśli jesteś złakniony, jeśli jesteś spragniony, jeśli jesteś spracowany, to Jezus mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, a ja wam dam ukojenie. Przyjdźcie ci, którzy łakniecie i pragniecie sprawiedliwości, a ja sprawię, że z waszego wnętrza zaczną płynąć rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej. To jest oferta Boga. Nie na sprzedaż i nie do kupienia. Do wzięcia. Ponieważ On za wszystko zapłacił. Był skardzony, był pobity, był jak kotlet siekany na tym krzyżu. Cierpiał tam przez 6 godzin, aż mu pękło serce. Nie upierał się przed wojną, kiedy prowadzili go na tą rzeź, na którą sam się zgodził. Nie otworzył swoich ust, żeby zrzucić winę z powrotem na człowieka. On sam musi wziąć każdą swoją winę, każdy twój błąd na swoje ciało. Bo wiedział, że to jest jedyny sposób ratunku dla człowieka. Że On jako jedyny sprawiedliwy przyjmie na swoje ciało wszystkie grzechy. Pogrzebie je razem z własnym ciałem, a potem powstanie z martwych i pociągnie ludzi. To, co dzisiaj ci mówię, to są słowa, które jeśli przyjmiesz, pociągną cię ponad cały twój upadek. Ojcze, ja mogę się o tym, żeby ludzie to, co zostało zrobione na krzyżu.
Ja modlę się o to, żeby była wzbudzana bojaźń Boża w sercach ludzi. Ja modlę się o to, żeby ludzie nie ignorowali tego poselstwa. Ja modlę się o to, żeby ten obraz rozszarpanego chleba nie dawał mi spokoju. Ja modlę się o to, żeby każdy mógł realnie spotkać się z Tobą. Ja ściągam teraz wszelką zasłonę z ich oczu i uszu. Ja modlę się, Tato, o to, żeby każdy był przekonywany o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Pieczętuję teraz każde słowo przez krew Jezusa Chrystusa.